Witam was serdecznie na moim kanale Natalia Samarec Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Na tym kanale rozmawiamy o różnych naturalnych metodach wspomagania swojego organizmu. I jeżeli takie tematy państwa interesują, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli chodzi o szumy uszne, ostatnio nagrałam taki filmik o przyczynach, dlaczego się pojawiają. Link zamieszczę Wam w opisie, jeżeli ktoś nie widział. Komentarze, które zamieściliście Państwo pod tym wideo, świadczą o tym, że statystyki nie kłamią i bardzo dużo ludzi cierpi na tą dolegliwość. Dlatego będziemy dziś rozmawiać o fitoterapii, o tym, jak przy pomocy ziół można albo usunąć, albo przynajmniej złagodzić szumy uszne. Dość liczna grupa przyczyn, które wywołują szumy uszne, problemy związane z naczyniami krwionośnymi, ale nie tylko, bo bardzo często zioła pomocne są i przy stanach zapalnych, lub po niedoleczonych stanach zapalnych, przy skurczach, które występują w naczyniach krwionośnych lub w mięśniach gładkich i przy zmianie ciśnienia w uchu środkowym. Natomiast uwaga, jeżeli chodzi o informacje, które są zawarte w tym filmie i ogólnie na moim kanale, Pamiętajcie, że to są takie treści informacyjno-edukacyjne, bo jeżeli chodzi o dostosowanie do własnych potrzeb, jeżeli będziecie Państwo chcieli stosować jakieś kuracje, koniecznie trzeba się skonsultować ze swoim lekarzem, ze specjalistą, z fitoterapeutą na przykład, bo niektóre zioła wchodzą w interakcję z lekami. I to nieważne, czy bierzecie leki na problemy z szumami usznymi, czy jakieś inne dolegliwości macie i stosujecie środki farmakologiczne. Jeżeli mówimy o o ziołach. To w medycynie naturalnej na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o szumę uszne będzie takie zioło jak miłożąb japoński. On zmniejsza napięcie w obwodowych naczyniach krwionośnych, zwiększa przypuszczalność w naczyniach i zapobiega sklejaniu się płytek krwi. Dzięki temu poprawia krążenie w naczyniach mózgowych. Usuwa zawroty głowy, szumy uszne, wspomaga też wydolność mózgu jak u osób starszych, tak i ogólnie u osób, które bardzo dużo pracują, intensywnie pracują umysłowo. Jeżeli ktoś odczuwa brak pamięci, brak koncentracji, miłożąb japoński bardzo się sprawdzi. Na drugim miejscu naszej listy będzie resveratrol. No, to nie jest zioło, to jest pewna substancja, która znajduje się w wielu roślinach. Liczy, liczy się chyba około 70 gatunków różnych roślin, owoców, jagód, warzyw. W których resweratrol się znajduje. Natomiast najczęściej nam się kojarzy z ciemnymi jagodami. Na przykład z winogronem ciemnym, bo w skórce ciemnych winogron naprawdę znajduje się go bardzo dużo. I resweratrol jest jedną z nielicznych substancji, która chroni narząd słuchu przed niedokrwieniem, przed wpływem hałasu, jak również przed zmianami powstającymi z wiekiem. Resveratol poprawia funkcjonowanie mózgu i usprawnia krążenie krwi. Niestety resweratrol bardzo słabo się absorbuje, wchłania się w naszych jelitach i bardzo szybko rozkłada się w wątrobie. Dlatego warto zwrócić uwagę na tą postać resweratrolu, który chcemy zastosować. Najbardziej się sprawdza resweratrol w tak zwanej formie liposomalnej, zamknięty w takie mikrokapsułki. To już taka stosunkowo nowa technologia, ale pozwala dostarczać ten składnik bezpośrednio do naszych komórek. Na trzecim miejscu jest jemioła pospolita. Najczęściej nam na pewno będzie się kojarzyła z takim działaniem antynowotworowym. Ma niesamowitą ilość składników ważnych dla naszego organizmu. Oczywiście ich zawartość, ich ilość zależy od tego, na jakim drzewie pasożytuje ta roślina. Ale do tych składników najcenniejszych zalicza się lektyny, polisacharydy, aminokwasy, fitosterole, flawonaidy i peptydy. Jemioła Wskazana zarówno osobom, które mają nadciśnienie, jak i tym, które mają niedociśnienie. Jest składnikiem też wielu mieszanek przeciwmiażdżycowych. I dlatego najlepiej stosować nie jako pojedyncze zioło, nie stosuje się ona raczej, będzie mniej skuteczna i trudniej jest dobrać odpowiednie dawkowanie, jeżeli ktoś bierze po prostu zioło i sobie parze jako herbatkę. Najbardziej się sprawdza w mieszankach ziołowych. Bardzo cennym ziołem jest brachmi albo bakopa drobnolistna. Jest to zioło znane z medycyny ajurwedyjskiej i cenione za to, że usuwa napięcie w naczyniach krwionośnych, które powstają na skutek stresu, a dodatkowo ma bardzo mocne działanie regenerujące. I dlatego zawsze się poleca po jakichś traumach, po jakichś urazach, po wylewach, po udarach, żeby te nasze naczynia zregenerować. Takie najcenniejsze substancje aktywne w tej roślinie to są bakozydy. One wpływają na poziom dopaminy i serotaniny, dlatego działają tak rozluźniająco na naszej mięśnie, jak również na ściankę naczyń krwionośnych. Ale też ze względu na to, trzeba uważać ze stosowaniem tego zioła, jeżeli ktoś bierze leki psychotropowe lub nasenne, bo może wchodzić w interakcję. Akcję z lekami, dlatego warto skonsultować się ze specjalistą. Zupełnie inne zioła będą nam się sprawdzać, jeżeli problem jest nie w arteriach, tylko w żyłach. I na przykład przy niewydolności żylnej będziemy stosować kasztanowiec albo ruszczyk kolczasty, który działa nadmiernemu poszerzeniu się naczyń, polepsza krążenie w naczyniach włosowatych i zwiększa przepływ krwi w żyłach. Natomiast różczyk zwiększa ciśnienie, dlatego może być stosowany tylko u osób, które mają ciśnienia dobre lub niskie. Dodatkowo, oprócz tego, że stosujemy zioła na krążenie żylne, to jeszcze bardzo jest wskazany ruch oraz ćwiczenia, w tym ćwiczenia takie oddychowe. Na przykład te dwa filmiki Wam zalecam, i już mówiłam w wcześniejszym filmie też o nich. Przypona i jak ją rozluźnić oraz oddychanie wisceralne. Regularne stosowanie takich ćwiczeń pomaga usprawnić pracę naszego układu żylnego. Kolejna grupa ziół już zupełnie. Na inne przyczyny, bo zobaczcie, nie można skupiać się, kiedy mówimy o szumach usznych, tylko na problemach, które w okolicy głowy i uszu się pojawiają. Bo medycyna wschodu zawsze podkreśla, że organizm człowieka trzeba traktować holistycznie. Wiele problemów zdrowotnych w innych narządach, zaburzenia ich pracy powoduje, że mogą pojawić się szumy uszne. I bardzo często problemy z wątrobą, z woreczkiem żółciowym lub problemy z nerkami, szczególnie problemy z nerkami, wywołują szumy uszne. I takie ziele, jak ziele na Włocie Pospolitej, w tej sytuacji będzie się bardzo sprawdzało. Zaleca się przy wielu dolegliwościach układu moczowego, jak również przy problemach z jelitami, z nadmierną produkcją gazów, z takim fermentowaniem, które czasami w jelitach się pojawia. Także jest bardzo ważne też stosowanie odpowiedniej diety, bo jeżeli chodzi o narządy wewnętrzne, to ich funkcja prawidłowa mocno uzależniona jest od tego, jak my z Państwem się odżywiamy. Bardzo fajnie też na nerki będzie działał ekstrakt z ziela pokrzywy. I na nerki i na trzustkę. Dlatego osoby, które mają problemy z cukrzycą, z produkcją insuliny, szczególnie powinny zwrócić uwagę na to zioło. Bardzo fajnie dodatkowo uzupełniająco do różnych kuracji na szumy uszne stosować środki, które będą wyciszać nasz organizm. Ze względu na to, że stres... Albo wywołuje szumy uszne, albo je nasila. Dodatkowo, same w sobie szumy wywołują niesamowite napięcie w naszym układzie nerwowym. Niektóre osoby piszą nawet w komentarzach, że po prostu takie to jest uciążliwe, że wariuje, nie mogę spać, nie mogę w ogóle normalnie funkcjonować. Jakby tworzy się takie koło zamknięte. Jakiś stres powoduje szumy, szumy powodują dodatkowy stres i wprowadzają nawet w stany depresyjne. Dlatego dodatkowo wyciszające zioła jak najbardziej, i do nich zalicza się mylisa lekarska, która będzie i wyciszać, a dodatkowo wspomagać inne nasze narządy. I kozłek lekarski, bardzo Państwu myślę, że znany pod nazwą Waleriana, która wycisza układ nerwowy, bardzo dobrze działa na nasz układ sercowo-naczyniowy. Usuwa te napięcie, które w naczyniach pojawiają się. Bardzo ważnym aspektem jest to, że kozłek lekarski nie wywołuje uzależnień, bo zwykle jeżeli chodzi o zioła, to stosują się 2-3 tygodnie i trzeba robić przerwę, a kozłek lekarski można stosować przez dłuższy czas. Jeszcze dodatkowym wspomaganiem dla naszego organizmu oczywiście będą suplementy i mogą być to zarówno suplementy na bazie ziół, jak suplementy, które zawierają witaminy i minerały, szczególnie te niedobór których może powodować szumy uszne. I to jest cała grupa witaminy B, a szczególnie B3, B6, B12. To jest witamina D, to jest cynk, magnez, potas. I tak dalej. Także i dieta, i suplementacja, i zioła. W kompleksie będą bardzo, bardzo pomocne, a będziemy jeszcze mówić o ćwiczeniach, o różnych innych naturalnych metodach w innych filmikach. Dlatego, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście ten kanał, a chcecie śledzić te wszystkie tematy, zróbcie to teraz. I zachęcam Was też do komentowania, jakie metody wy stosujecie i co w Waszym przypadku bardzo się sprawdza. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.